Chodź, pokażę Ci, jak obsłużyć funkcję w Twoim Jalteście. W Twoim Jalteście funkcje, które zmieniają cokolwiek w ustawieniach samochodu, są zabezpieczone specjalnym kodem, tak zwanym kodem eksperta. W momencie, kiedy chcesz z takiej funkcji korzystać, wyskakuje Ci ekran, który właśnie widzisz, gdzie jest konieczność wprowadzenia sześciocyfrowego, sześcioznakowego hasła. Jak je sobie wygenerować? Już Ci tłumaczę. W lewym dolnym rogu sprawdzasz wersję oprogramowania diagnostycznego, które masz. To jest bardzo istotne, ponieważ kod eksperta zmienia się wraz z update'em. Otwierasz przeglądarkę internetową, wchodzisz na stronę jaltest.com. W prawym górnym rogu wybierasz funkcję, opcję My Account, moje konto. Username to zawsze jest Twój adres mailowy, który podawałeś przy pierwszej rejestracji urządzenia. Zaraz na samym początku, jak otrzymałeś od nas urządzenie. Wpisujesz więc swój adres mailowy. Hasło ustanowiłeś sobie już samodzielnie. To są duże, małe znaki, małe litery, duże litery, znak specjalny i cyfra. Przynajmniej 8 pozycji w haśle. Oczywiście zawsze możesz skorzystać z funkcji Have you forgotten your password? Czyli po prostu zresetować sobie to hasło. Jak to zrobić? Za chwileczkę Ci pokażę. Wybierasz opcję Have you forgotten? Wpisujesz adres mailowy. Klikasz reset. I na Twój adres mailowy został wysłany link, dzięki któremu masz możliwość przywrócenia hasła. Wracając do logowania, logujemy się na konto. Jest to konto przypisane do Twojego urządzenia. Jesteś zarejestrowanym właścicielem urządzenia. Schodzimy troszeczkę niżej. Wybierasz zakładkę Expert Mode. I tu masz formularz do wypełnienia. Formularz, w którym wybierasz numer urządzenia zgodny z urządzeniem, które posiadasz. Wybierasz wersję oprogramowania, do której chcesz wygenerować kod eksperta. Pamiętasz, jak Ci mówiłem? W Jalteście w lewym dolnym rogu. Wskazujesz pozycję w firmie osoby odpowiedzialnej za urządzenie. Wskazujesz z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną za urządzenie. Wpisujesz identyfikator tej osoby, czyli NIP, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, PESEL, jakikolwiek numer identyfikujący tą konkretną osobę. Wskazujesz numer telefonu, na który ma przyjść nowy kod. Wskazujesz maila, na które nowy kod ma się pojawić. Odznaczasz zgody informujące o tym, że zapoznałeś się z zobowiązaniami, jakie w tej chwili parafujesz. I na koniec generujesz kod eksperta. W ciągu dosłownie kilku chwil na ekranie pojawi ci się nowy kod, dzięki któremu będziesz miał dostęp do regulacji. Pamiętaj tylko o ważnej rzeczy. Jeżeli kod Ci nie wchodzi, pamiętaj o tym, żeby sprawdzić, do jakiej wersji oprogramowania go wygenerowałeś. I pamiętaj o tym, że O i 0 są rzeczywiście zbliżone do siebie. Jeżeli chcesz poznać swojego Jaltesta lepiej, zaobserwuj.